Od 3 stycznia wejdą w życie zmiany w rządowym programie Czyste Powietrze, w ramach którego można uzyskać dotacje na wymianę kopciucha i termomodernizację domu jednorodzinnego. Rząd przekonuje, że program ma pomóc Polakom w obniżeniu kosztów ogrzewania. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej urealnia warunki skorzystania z programu i zwiększa dotacje. W najwyższym poziomie dofinansowania beneficjent będzie mógł liczyć nawet na 136 200 zł dotacji. Warunkiem jest spełnienie kryteriów dochodowych. 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W najwyższym poziomie dofinansowania beneficjent może liczyć również na prefinansowanie. Dostępne są też preferencyjne kredyty. W ramach programu zmienia się podejście funduszu do kolejności realizacji inwestycji. Przed wymianą kopciucha będzie można przeprowadzić kompleksową termomodernizację budynku, mówi Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie można uzyskać tak jak do tej pory na wymianę źródła ciepła, ale co przede wszystkim istotne w dzisiejszej dobie, docieplenie budynku, bo to docieplenie budynku spowoduje, że będziemy oszczędzali na energii, którą wykorzystujemy do jego ogrzania. Osoby, które już uzyskały środki na pozbycie się kopciucha, będą mogły złożyć drugi wniosek o dotację na termomodernizację domu. Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać w 16 wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, mówi prezes zarządu funduszu w Krakowie Kazimierz Koprowski. Do tego służymy swoją poradą również poprzez infolinię, tak wojewódzkich funduszach, jak i centralną infolinię, którą prowadzi Narodowy Fundusz. No i przede wszystkim podstawowa rzecz, to również świadczymy pomoc indywidualnie. Liczymy, że te ułatwienia, które wejdą w życie od 3 stycznia, jeszcze dodatkowo nie tylko przyspieszą rozpatrywanie wniosków, ale także i dodatkowo również realizację wypłat. W większości gmin w całej Polsce funkcjonują punkty informacyjne programu Czyste Powietrze. To duże wsparcie dla naszych mieszkańców, mówi burmistrz Przedsławia Renata Siembab. Od tego jesteśmy jako gmina, żeby być bliżej mieszkańców i to zadanie realizować, pomagać osobom, które no, wniosek nie jest bardzo skomplikowany, ale jest zawsze jakiś trud w jego wypełnieniu. Z pomocy takiego punktu skorzystała pani Barbara z Dobrynina. W tym momencie mamy piec gazowy i dociepliliśmy dom, w którym mieszkamy. Nie żałujemy, jesteśmy zadowoleni. Pani Izabela z Siedlec przeprowadziła dzięki dotacji gruntowną termomodernizację starego domu oraz wymianę źródła ciepła. To już się przełożyło na to, że ja widzę te zaoszczędzone pieniądze. Coraz więcej Polaków decyduje się w ramach programu na nowoczesne pompy ciepła, przyznaje instalator Michał Cisło. Jeżeli przeprowadzimy termomodernizację budynku, zainstalujemy panele fotowoltaiczne oraz wentylację z odzyskiem ciepła, to pompa ciepła zagwarantuje nam niskie koszty ogrzewania, będzie też wygodna w obsłudze. W nowej odsłonie programu będzie można uzyskać dotację na kocioł, na biomasę, nawet jeśli budynek jest podłączony do sieci gazowej. Wcześniej nie było to możliwe. Wdrażanie programu Czyste Powietrze ma też pozytywny wpływ na zdrowie Polaków, mówi Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia. Zanieczyszczenia powodują m.in. poważne choroby układu oddechowego. To jest około 17 tysięcy niepotrzebnych zgonów w ciągu roku, więc to jest małe miasto, które niestety umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza. W całej Polsce wciąż do wymiany jest ponad 2 miliony kopciuchów.